witam was kochani. Dzisiaj czas na ulubieńców. Już wszystkie dziewczyny, wspaniałe YouTubowiczki chyba zrobiły ten filmik. Oczywiście ja zostałam na szarym końcu, a to dlatego, że słuchajcie, przez ten atak zimy tak mi się twarz wysuszyła, że w ogóle nie mogłam się malować chyba przez 4 czy 5 dni. Miałam tak suchą skórę, że ja po prostu mogłam płatami zdzierać, a jak nałożyłam podkład, to miałam tylko taką mapkę z suchej skóry, no coś strasznego. W związku z tym w moich ulubieńcach, na pierwszej, zdecydowanie pierwszej, ratującą moją twarz pozycji, były maseczki do twarzy. Pierwsza maseczka, którą wam pokażę, to Ziaja Kozie Mleko, maska do cery suchej, skłonnej do zmarszczek i nazywa się Mleczny Kompres. To jest oto pierwsza maseczka. Powiem wam, że koszt, nie pamiętam, ale wszystkie około 3-4 zł kosztowały, 7 ml. Dwa razy ją zrobiłam, jeszcze na raz spokojnie starczy. Druga maseczka, tutaj te maseczki ponownie zakupiłam, bo jestem nimi zachwycona. Druga maseczka to Dermika Nasycenie, maseczka bionawilżająca do każdego typu cery. Tutaj jest 10 ml i też starczy na 3 razy. I tutaj jest AA, naturalne rozświetlenie, maseczka przywracająca blask. Blasku nie przywraca, ale super nawilża. I to są dwie saszetki po 5 ml i każda saszetka starczy wam na 2 razy. Także to są moje ulubione maseczki, są tanie, wydajne, naprawdę. Ja w ostatnim czasie robiłam maseczkę 2 razy dziennie, naprawdę, wiem, że tak się nie robi, ale ja normalnie miałam taką suchą twarz. Mówię, Boże, no kurde, filmik trzeba kręcić, trzeba się ludziom pokazywać, ale normalnie mam twarz jak jakiś pięty suche. Coś strasznego. Słuchajcie, od razu wam opowiem na pytania, które były pod większością moich filmików. Jaki lakier miałam na paznokciach, ten czerwony? Jest to Miss Sporty, kolorek 151. Ja nie wiem, czy widzicie, czy to widać, ale już pół buteleczki zużyłam, a mam go chyba z półtora miesiąca. No miałam taką fazę w listopadzie, że prawie non-stop malowałam sobie nim paznokcie zarówno na stopach, jak i na rękach. Super, super kolorek, kosztuje 5 zł, chyba 4,99. Drugi lakier, który mam teraz na rękach, to OPI w kolorze Skitty Louie Drop. Wszystkie opisy będą na dole, także się nie martwcie, jak czegoś nie usłyszycie. 15 ml, cena zaporowa, bo 49 zł w Sephorze, ale tak mi się akurat udało, słuchajcie, że miałam zniżkę 20%, bo były dni VIP, więc zapłaciłam z niego 39 zł. Taki jest pędzelek gruby, bardzo fajny. Śmierdzi standardowo jak każdy lakier, utrzymuje się. Standardowo, to nie wiem, pomimo ceny, to nie powiem wam, że jakoś się super utrzymuje, no ale co zrobić. No, polecam i naprawdę bardzo mi się podoba kolor, nigdzie takiego koloru nie widziałam, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, ale ścięłam włosy. W niedzielę wieczorem siedziałam tutaj sobie w Poznaniu i stwierdziłam, że a dupa, jadę do fryzjera. Oczywiście jedyny fryzjer, jaki był otwarty, to ten w starym browarze, Beverly Hills. I stwierdziłam, że obcinam włosy. Nie wiem, czy widzicie, jak to wszystko jest ten obcięte, ale jestem bardzo zadowolona. Słuchajcie, dzisiaj tylko wysuszałam włosy i te włosy mają wreszcie jakąś objętość. Nie użyłam żadnej pianki, żadnego lakieru, nic, a one wyglądają no fajnie. Nie wiem, się nie wywijają w ogóle. Jestem naprawdę super, super zadowolona. W każdym razie dużo zapłaciłam, ale uważam, że jeżeli jestem zadowolona, to naprawdę było warto. W związku z tym, z włosami, bo nie z tym, że się obcięłam, moja siostra jest ogromną zwolenniczką produktów Kerastase i właśnie dała mi taką próbeczkę cementu termicznego, w sumie nektaru termicznego do włosów suchych i bardzo suchych. On zapewnia nam termoochronę, wygładza takie małe tutaj stojące włoski, naprawdę jest świetny. Cena jest kurde, no cena jest po prostu kosmiczna, bo takie opakowanie 150 ml kosztuje 100. Ale no, zobaczymy. Bardzo się cieszę, że Joy w swoim filmiku o lakierach powiedziała, że jest Leave-In Conditioner z It's a 10, bo miałam okazję go używać i uważam, że jest fenomenalny, więc podejrzewam, że właśnie zamiast tego zamówię It's a 10, bo tamten jest trochę tańszy, a działają bardzo, bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o listopad, to oprócz tego, że miałam fazę na nawilżanie i na maseczkowanie się, to miałam jeszcze fazę na ciemne usta. Jak widzicie, mam teraz ciemną pomadkę wklepaną paluszkiem, bo ta pomadka normalnie jeszcze jest dużo ciemniejsza. Jest to Estée Lauder Pure Color, kolor 123 Fig. Dużo już jest zużyte, bo to jest dosyć stara pomadka. Nie wiem, czy widzicie tutaj taki oto ciemny kolorek. Ja biorę i wklepuję tą pomadkę palcem, bo jeżeli tak się przejedziecie, to kolor jest jeszcze ciemniejszy,
a ten kolor po prostu jest ok. Jeżeli chodzi o cenę, to ponad 100 zł, już dokładnie nie pamiętam, bo naprawdę dosyć stara jest ta pomadka. I w jakimś filmiku, w którym miałam czerwone usta, bardzo pisaliście mi, że bardzo ładnie wygląda w czerwonych ustach, dziękuję Wam serdecznie. I jak te czerwone usta zrobiłam, więc oto sekret. Na początku konturówka Max Factor Lip Liner w kolorze 12 Fire. Co ja tutaj słucham? I do tego szmineczka Manhattan 45D Intense Moisturizing Gloss. Ta szminka jest, słuchajcie, są tak wyeksploatowana, że to jest koniec świata. Mają kolor po prostu identyczny, jeszcze mam zrobię tamten kolor. Nie wiem, ta pomadka jakoś tutaj na jasno wygląda. Normalnie jest dużo ciemniejsza, wiecie, nie wiem. Więc tak, tutaj jest Manhattan, konturóweczka, pomadeczka Max Factor, przepraszam, konturówka, pomadka Manhattan i pomadka Estée Lauder. Naprawdę, miałam taką fazę na te pomadki, no stop, chodziłam w czerwonych ustach, nieważne, że na dzień, miałam taką ochotę, wiecie, tylko sobie pociągnęłam, że sobie tuszem już super cały make-up z głowy. I byłam w zeszły czwartek, no tydzień temu, byłam na imprezie, na urodzinach u kolegi mojego chłopaka. I stwierdziłam, że muszę sobie jakiś zrobić czadowy makijaż, żeby było, wiecie, wow. Nie wiem, czy wow było, jakoś, nie wiem, się jakoś nie zachwyciło, ale mi się podobało, także dla mnie to jest najważniejsze. I chciałam właśnie czerwone usta, ale mówię, no to się jednak rozmarzę, będę piła te drinki, nie chcę takich, wiecie, wiejskich, czerwonych obwódek zostawiać na filiżankach, znaczy na szklankach. Więc zakupiłam sobie zestaw Max Factor Lipfinity. Bardzo często tego zestawu używa moja mama, w sensie, że w innych kolorach, jakichś takich bardziej stonowanych, ale też tego zestawu z Max Factor, jeżeli wychodzi i po prostu wie, że musi mieć nienaganne usta przez na przykład 10 godzin i żeby bez poprawiania. Kolor, który ja wybrałam, to 120 Hot. Słuchajcie, teraz tego nie mam przy sobie, bo moja mama na imprezę andrzejkową pożyczyła ode mnie te, wiecie, wkłady. Ale tak, z czego to się składa? Step pierwszy, jest to taka pomadeczka, takie duże opakowanko, wygląda jak błyszczyk i po prostu na suche usta nakładamy ten kolor, czekamy 60 sekund, to zastyga w taką prawie że skorupę i do tego jest drugi taki sztywcik, taka zwykła wazelina, którą po prostu przejeżdżamy i kolor naprawdę, słuchajcie, nie nawet całowałam mojego chłopaka po rękach i z siebie po rękach, żeby zobaczyć, czy ten kolor faktycznie zostaje i naprawdę, słuchajcie, nic można robić tak, dotykać i naprawdę nic nie zostaje. Także naprawdę bardzo serdecznie Wam to polecam, jeżeli gdzieś wychodzicie na przykład taką jakąś imprezę, nie taką typową, bez picia, ale jeżeli wiecie, że będziecie coś piły albo jadły, to naprawdę ten zestaw bardzo się sprawdza. I ostatnia sprawa, nie wiem czy pamiętacie, ale byłam kiedyś chyba półtora miesiąca temu w Maku, czy jakoś tak? I kupiłam sobie bronzer i ja do tej pory nie używałam tego bronzera za dużo, bo miałam ten Sephora, teraz ten Sephora już naprawdę jest na wykończeniu, więc stwierdziłam, że jeszcze nie chcę go kończyć, więc przerzuciłam się teraz na tego z MAC. Jest to kolor The Soft Mio. Tak się prezentuje. Bardzo ładny kolor. Można z nim zrobić bardzo lekkie podkreślenie bardzo lekko kości, można mocno. Tutaj się prezentuje kolorek, tutaj mam go dzisiaj na sobie, uważam, że jest super, no, także to by było chyba na tyle, trochę się tych ulubieńców uzbierało, oglądałam ostatnio filmik z ulubieńcami Shush i mówiła, że to taki był dla niej dobry miesiąc, dla mnie listopad jakiś totalnie z dupy był, przepraszam, że tak mówię, ale nie wiem, jakoś tak listopad zawsze mnie przygnębia, jakiegoś mam doła, naprawdę nic ciekawego, także co? Aha, pozdrawiam bardzo serdecznie YouTubowiczkę, znaczy YouTubowiczkę bez zdjęcia i bez twarzy, tak wiadomo, która pod wszystkimi moimi filmikami albo w wiadomościach osobistych pisze, podlicza mi moje wydatki. Także może od razu poruszę tutaj bardzo elektryzujący temat, skąd ja biorę pieniądze, tak? Słuchajcie, ja Wam nie zaglądam do portfela, więc proszę Was, no zlitujcie się, co to kogo obchodzi, skąd ja biorę pieniądze? Nie wiem, czy ja podawałam Wam jakieś konto, na które macie mi wpłacać te pieniądze, czy co? No ja nie wiem, po prostu ja tego nie ogarniam, jak już są czasami niektóre komentarze, ja po prostu sikam. Słuchajcie, mam swoje mieszkanie i wynajmuję w tym mieszkaniu pokoje studentką. A poza tym zarabiam okresowo, że tak powiem, jak się akurat coś trafi. No i stąd się utrzymuję, no nie wiem, no Boże, no co ja mam Wam innego powiedzieć, no Boże. Okej, okay. A jeszcze zapomniałam o jednym ulubieńcu, dobrze mi się przypomniało, właśnie spojrzałam na ręce. Słuchajcie, moim ulubionym
moją ulubioną biżuterią, bransoletką w sumie, w tym miesiącu. Jest taka oto prześliczna bransoleteczka z Peru, którą kupił mi tatuś, jak był na wycieczce, z której wrócił kilka dni temu. Uważam, że bransoletka jest śliczna, to jest taki, wiecie, chyba imieninowy prezent. No moje zbliżające się imieninki. Tak oto ta bransoletka wygląda, uważam, że jest prześliczna. Wiadomo, no... Bo jednym może się podobać, to jest taka pstrykata, innym się może nie podobać, mi się bardzo podoba. Szczególnie, że jest to prezent od mojego tatusia i szczególnie, że widać, że jest to bransoletka po prostu, wiecie, z innego świata. Tak oto się prezentuję, bardzo mi się podoba. I co? To by było na tyle, buziaczki, pa, pa!